Słuchajcie, zapomniałeś o okularach, proszę. Masz swoją torebkę, trackera i zaraz lecimy. Hejka! Właśnie jedziemy w kolejną podróż do sali zabaw, tym razem do Wrocławka. Jest naprawdę bardzo duża. Przed nami 60 km i ta sala zabaw nazywa się Rio. Mikołaj jeszcze nie ma zielonego pojęcia, gdzie jedziemy. Po drodze jeszcze wstąpiliśmy do paczkomatu, ponieważ przyszły tam jakieś paczuchy. Jest tak duszno, dzisiaj na pewno będą burze. A my się wybieramy w trasę. Pięknie. Listonosz pad idzie z paczkami. Paczuchy! Hej, włączamy nawigację. Do Wrocławka mamy 50 km i dokładnie 46 minut. Tak więc wyruszamy w trasę. Wrocławek jest dość blisko, więc powinno nam pójść bardzo szybko. Zbliżamy się do celu, mamy 2 minutki. Za chwilę będziemy na miejscu. Skręć w prawo. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Że co, że to jest centrum zabawy Rio tutaj. Myślałam, że to będzie takie wielkie. Dojechaliśmy! Mikołaj się obudził. Obudziłem się, jestem ze śpa. Chodzimy, Miki, zobacz. Sala zabaw Rio, centrum zabawy. Skarpetki antypośliznowe na Mikołajka. O, super! Biegnij! Chodź, lecimy. Biegnij! Ale tej kolorowo. Jesteśmy na miejscu. Oczywiście Mikołaj od razu pobiegł na zjeżdżalnię pontonową. A jak? Uwaga, Miki, zjeżdżasz do taty! Frajdy co niemiara, a pamiętam jak jeszcze rok temu bał się zjeżdżać na tych pontonach. No i oczywiście sobie znalazł kompana do zjeżdżania. No i wielkie kręcące się piłki, na razie tylko za nimi biega. Z małą pomocą taty na pewno chwilę się utrzyma, uważaj żebyś nie spadł. Ups. Sala zabaw na pierwszy rzut oka nie wydaje się zbyt duża, ale to nie jest wszystko co widzicie. Tutaj na przykład kryje się duży tor do samochodów. Jakie fajne światełka! Mikołaj wzorowo zdaje na prawo jazdy, ale za szybko jeździ. Ach, to wariat drogowy. Nu, nu, nu. A w tej części są różnego rodzaju zjeżdżalnie oraz konstrukcje, także mnóstwo przeszkód do pokonania. Przez kółko. Mikołaj pierwszy raz próbuje wdrapać się na konstrukcję, co nie jest łatwe. Mikołaj będzie zjeżdżał teraz na zjeżdżalni. Nie ma to jak zew dzieciństwa. Zjeżdżalnia jest bardzo wyboista, ale Mikołaj radzi sobie świetnie. Lecimy zwiedzać dalej salę zabaw. Tym razem przyszedł czas na granie w piłę. Mikołaj to mały piłkomaniak, zresztą widzieliście w ostatnim filmie. Biegniemy do kolejnego pomieszczenia, w którym są dmuchańce. I to wielkie dmuchańce z torami przeszkód. Mikołaj jest w siódmym niebie. Nie mógł pójść tam sam, więc też z nim poszłam i musiałam tego spróbować. Ale coś mi nie poszło i kilka razy nawet spadłam. A teraz czas na Mikołaja. Jest jeszcze bardzo mały i nie da rady przeskakiwać, więc musiałam mu pomóc. Ale powiem wam, że było to bardzo ciężkie zadanie. I to dosłownie 14-kilowe. A tak to wygląda, jak dorośli próbują przecisnąć się przez kółka. No Mikołaj z tym nie ma żadnych problemów. W przeciwieństwie do mnie. Kolejne kółko. I hop, 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 hop. I Mikołaja nie ma. Spadł. Kolejna próba przeskakiwania po dużych, wielkich, pompowanych kółach. Ale mu idzie szybko, zobaczcie jak przewija tymi nogami. O, chwila odpoczynku. A tu jest super tron dla solenizanta. Fajne. By się wydawało, że to koniec, ale nie, nie, nie. Idziemy do kolejnego pomieszczenia, gdzie są gry edukacyjne dla dzieci. Zobaczcie, jak tutaj jest tego dużo. Są łamigłówki, gry zręcznościowe, są labirynty i jest taka fajna stonoga tunel. Mikołaj mi się tam schował. Mikołaj, wychodź! Mała chwila, by odsapnąć od biegania. Mikołaj jest bardzo zainteresowany tym labiryntem. Jest taki śmieszny delfinek, to jest stół z piaskiem kinetycznym, ale mega zabawa. Sama się lubię grzebać w tym piasku. Spędziliśmy tutaj dłuższą chwilę. No Mikołaj musi zaliczyć wszystkie atrakcje. Nie ma to tamto. To się okazało naprawdę ogromne, bo to jest kilka sal. O, -o. O. No i chlub do basenu z kulkami. Teraz pływa. Zobacz, jaki dzikus. Strefa Rio Jump. Mikołaj, będziesz miał raj. No i przeszliśmy do najciekawszej części sali. Jest to park trampolin. Mikołaj jest pierwszy raz w takim parku, ale czuje się tutaj jak ryba w wodzie.
Sorki, nie mogłam wytrzymać. Chlup! Do gąbek. Mikołajska! Kierzka, świętego wykaraska! Początkowo baliśmy się, żeby sam nie skakał, więc musieliśmy mu troszeczkę pomagać. Ale biegał tak szybko, że ciężko było za nim nadążyć. No spójrzcie na to. I jeszcze raz. Chlup! Tylko zapomniałam, że to jest basen dla dzieci. A teraz Mikołaj! I bitwa na gąbki! Wpadł w taki szał zabawowy, że ledwo można było za nim nadążyć, Mikołaj, bo się przewrócisz. No właśnie, pierwsza próba samodzielnego skakania, hop! Tata skacze! Tata oczywiście też musiał spróbować. I hop! Mikołaj skacze! No i ku mojemu przerażeniu sam skoczył, ale o dziwo poradził sobie świetnie. Trochę się wystraszyłam. Brawo! Malutka przerwa na Cymbergaja. Mikołaj próbuje rozgryźć tą grę. Hej, nie oszukuj! Po szaleństwach na trampolinach czas powrócić na słynne pontony. A jednak nie. Jednak tym razem zjeżdżalnie. Woo! A może jednak zakupy? Różowym wózeczkiem? Konstrukcje są dość niskie, więc Mikołaj nie ma problemu, żeby po nich chodzić. A teraz kolejny zjazd na pontonach. Wziął! I jeszcze jeden raz. I jeszcze jeden raz. A co ty, Mikołaj, odwiedziłeś kącik dla malucha? Chyba idzie szukać królewny. Puk, puk, księżniczko Mikołaju! Na pierwszy rzut oka sala wydaje się mała, ale uwierzcie, jest olbrzymia. Nie wstał! Nie, nie wstał! Ale by oberwał. Z takim brzdącem trzeba mieć oczy dookoła głowy. Zjazd na zakręconej zjeżdżalni. Pojedziesz! Wow! Tu jest taki fajny tor przeszkód, trzeba chodzić po tych kolorowych kamyczkach. Mikołaj, znowu odwiedziłeś strefę Bobasa. Ojeju, trochę się zrobiłam wysoka, za wysoka. A tutaj znowu za niska. Kolejna próba na dmuchanych piłach i w dmuchanych kołach. Mama i jej głupie pomysły. I Mikołaj wyskoczył. Nadal nie wiem, jak te duże dmuchańce zmieściły się w tym pomieszczeniu. Wiatr we włosach, suszarkowy. Chwila odpoczynku na grach edukacyjnych. Mikołaj uczy się układać wzorki. Idzie mu to nawet sprawnie. Układamy teraz rakietę kosmiczną. Zakręcone te koło fortuny. Drugie podejście do parku trampolin i skok do gąbek. Kaczę bez żadnego problemu. Tutaj jest frajda nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Mikołaj jest po prostu zachwycony, cały czas skacze. Z pomocą taty dużo wyżej. Boing! To jest dowód na to, że nie tylko dzieci potrafią się dobrze bawić na parku trampolin. Proszę Państwa, synchroniczne skoki do gąbek. A teraz skoki z rozbiegu, startuje! Oj! Prawie go nie widać w tych gąbkach. Bitwa na gąbki! Próba zawodnika numer 1852. Udana. No nie, tutaj spalony. Lody dla ochłody? Proszę, Miki. Wow. Chwilka przerwy na pyszne minimels. I ostatkiem sił powrót na dmuchańce. Zawodnik się rozpędza na wybiegu i skacze! I proszę Państwa, co to był za skok? Hop, hop, hop. Musiałam spróbować zjechać na tym pontonie. Ale na Mikołaju to nie zrobiło żadnego wrażenia. Jak my już padaliśmy z sił, Mikołaj wszedł jeszcze na konstrukcję. Rzut butelką do kosza? I wsad dwoma piłkami? Tyłe! Ło! A my się baliśmy. Za mały jesteś. Nie poradzisz sobie, a teraz sobie sam wejdzie. Mimo, że jest malutki i ledwo sięga, to sam się wdrapuje. Nauczył się skakać, jeszcze sam chodzi. No luksus. Boing, boing, boing. Teraz ja, Miki, uwaga! Bitwa na gąbki! Bam!
Chodź. Budki, musimy zmienić, siadaj sobie. Po 3 godzinach nieustającej zabawy w końcu wychodzimy. Mikołaj się ze wszystkimi żegna i wracamy. Ojej, jak gorąco. Fajnie było? Ej! Fajnie? Już wyszliśmy z sali zabaw, spędziliśmy tam jakieś 3 godziny, wykupiliśmy sobie bilet na cały dzień, to kosztowało 28 zł plus 7 zł skarbek. O dziwo, Mikołaj tak się zmęczył, że wyszedł bez żadnego problemu. Jedziemy teraz na plac zabaw na bulwarach. Słyszeliśmy, że jest tutaj nowy plac zabaw i musieliśmy go zobaczyć. Statek piracki, coś podobnie jak w Karpaszu, tylko tam dużo większy. Cały plac zabaw jest w stylu pirackim, są statki, są jakieś dziwne konstrukcje i oczywiście zjeżdżalnie. Ten statek to trochę taki tor przeszkód. Zjeżdżalnie, ale trochę za wysokie dla Mikołaja. Ale Mikołaj jest silny! Próba wdrapania się na tor przeszkód. Tutaj jest taka fajna ścieżka z desek. Oj, Mikołaj ma małe problemy, ale daje sobie świetnie radę. Jeszcze jedna baza piracka. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, 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 pa.